Tak jak obiecałem, dojechałem do kolegi Mariana Wieczorka, abyśmy też porozmawiali, bo hodowcy często pytają o preparaty, jak i kiedy je podawać. I dlatego tak się umówiliśmy z Marianem, że opowie, co stosuje, w jaki sposób przed parowaniem gołębi. Jak najbardziej. Także cieszę się. W ogóle powiedz, Marian, kiedy planujesz połączyć właśnie w pary? W tym roku planuję, jeżeli pogoda dopisze, to znaczy, że nie będzie zimno, mrozów, to planuję w połowie 14-15 lutego parować, nie? Czyli tak jak ostatnio wspominałeś, tu się nic w tej kwestii nie zmieniło? No nie, no tak trzymam się tego. No ja mówię, to jakieś dawno... No super złe, znaczy bardzo złe warunki, ale jeżeli tego, to tak jak mówiłem. Nie. Bo w tej chwili wszystko z gołębiami w porządku, nic złego się nie dzieje. Jak najbardziej, tak, okay. Wszystko jest okej. No. A powiedz, co zazwyczaj podajesz gołębiom właśnie tuż przed połączeniem samców z samicami? No ja podaję, chcę zaznaczyć, że cały czas podaję tej samej firmy, Centrum Zdrowego Gołębia. Wszystkie preparaty podaję stamtąd mam i podaję przed parowaniem, podaję przez 5 dni podaję biokal. Tak. Później biokal łączę z estrowet. Łączę i też 5 dni. W sumie jest to 10 dni. 10 dni? 5 dni parowaniem. Rozumiem. Mówmy 15 parujemy, 5 zaczynam 5 dni biokal sam, tak, z wodą i później po 5 dniu, 5 dni biokar ze Slovet. W ten sposób. Już w tej samej wodzie. W tej samej wodzie. Czyli jesteś zwolennikiem łączenia jednego z drugim i to ci się sprawdza. Są te preparaty, się bardzo sprawdzają. Można je łączyć, można je nie łączyć. Nic nie zaszkodzi, jeżeli się złączą. Nawet 3 preparaty łączę i w sezonie lotowym łączę, ale to... To może innym razem, no. Bo za dużo informacji w krótkim czasie to też potem pewien zamęt tworzy. Natomiast powiedziałeś na samym początku, że stosujesz akurat moje preparaty od wielu lat, bo co, też telefony są takie, dlaczego akurat promujesz naszą firmę, czy te produkty, czy jak? Nie, ja je chwalę i promuję na pewno, jak ktoś dzwoni, no mam dużo telefonów i dużo kolegów znajomych dzwoni i się doradza, to ja mówię tak, jak jest, ja na tych preparatach lecę już od dłuższego czasu, lecę na tych preparatach, nie rok, nie dwa i dłużej, bardzo długo lecę, jestem zadowolony i na razie nie mam zamiaru zmieniać. Cieszy mnie to, bo właśnie gdybyś co roku co innego mówił, byłoby to mało wiarygodne, prawda? A no, my się znamy no, grubo, nie żadne 2-3 lata, tylko znacznie dłużej i tutaj wiem, że i hodowcy też na to zwracają uwagę, że można się cofnąć w czasie i zobaczyć, co Marian mówił w 2008, w 2009, czy nie wiem, w 2011 roku, tak? Także to potwierdza, że te rozwiązania u Ciebie się sprawdzają i się pod tym podpisujesz, bo wiesz, że są skuteczne, prawda? Jak najbardziej. U mnie to się sprawdza jak najbardziej i u kilku znajomych moich, którzy przeszli na te preparaty, też są zadowoleni, także nie mam zamiaru zmieniać, na razie na pewno nie mam zamiaru zmieniać i jest dużo preparatów różnych firm, różnych i zagraniczne, i polskie, i różne, ale po prostu na razie, jak powiedziałem, nie mam zamiaru zmieniać. Rozumiem, przepraszam. Dobrze, wróćmy do właśnie do głównego tematu, w jakim dzisiaj się spotkaliśmy, czyli cieszę się, że to wyjaśniliśmy i co niektórzy hodowcy będą mogli sobie to sprawdzać, kiedy, które preparaty Marian stosował, w którym roku. Natomiast wróćmy do głównego tematu przewodniego, czyli co robisz przed łączeniem w pary i potem jak u Ciebie wygląda wychów już wyklutych młódków, prawda? Czy coś jeszcze, jak już gołębie, samce są z samicami, o czymś jeszcze warto pamiętać? Czy chciałbyś właśnie kolegom hodowcom jeszcze coś tutaj przekazać, czy wspomnieć? Bo wiem, że jeszcze hydrodiar też hydrodiar, jest ważny. No, hydrodiar to jak najbardziej, ale to trzeba podać przed wykluciem, nie? Młodych gołębi. A właśnie w jakim celu? No to chodzi, żeby rodzice nie zarażały rzeźniskiem, nie? No to mówię,
jak na żółty chudę, nie? Zależały młodych. No to jest wskazania, to można podawać przez 4 dni właśnie, właśnie te preparaty, ten hydro... Hydrodiabler, tak. No, no ja tak, tutaj... bo jeśli gołębie, rodzice, o tak powiedzmy, są ścielami, czy mają, krótko mówiąc, na przykład w wolu rzęsistki, to potem papkując młode, no, no zarażają je, prawda? Dokładnie. A tego nie chcemy, bo młode mają być silne, się rozwijać prawidłowo i aby właśnie nie było zarażania. Dlatego jestem zadowolony, jeszcze chcę podkreślić, że ja nie mam problemu właśnie z chorobami młodych. Nie chorują mi, no są super zdrowe. Ale dbasz o to właśnie, żeby zapobiec, prawda? No zapobiec temu wszystkiemu, trzeba to zapobiec. No i później jeszcze można podać, jak 10 dni będą miały młode, 10-12 dni, no elektrolit właśnie ten, też podaje ten elektrolit z tej firmy, tak. Żeby się nie odwodniły, nie? Po prostu młode, nie? No to. Rozumiem. No. A i później multivet, witaminy też, chociaż tam raz w tygodniu podać te 2 dni. Kombiwet, bardzo jest, to są kombiwet, to są drożdże w płynie. A jak z zakwaszaczami? A zakwaszacz to jak najbardziej zakwaszacz. W ogóle ja dużo daję zakwaszaczu, ten oregowet. Tak. To jest właśnie zakwaszacz bardzo dobry. Się go dużo nie daje, bo to jest 1 mm na litr wody. Się go daje, jest bardzo skuteczny, ale to ja go daję, bardzo dużo go stosuję właśnie, jak już głębie osadzone są w swoim wodniku, nie? Oregowet, propwet, ten Max podaje. Czyli żeby zasiedlić. Zasiedlić. Immuno co 3 tygodnie można podać. No tak, immuno trzeba podać te 3-4 dni non stop. Można to łączyć, ale nie musi być to łączone z tym propwet Maxem. Tak, Maxem. A immunowet podajesz co tydzień, czy w jakimś innym schemacie? Nie, immuno można co 3 tygodnie podać. Co 3, tak. Co 2, co 3 tygodnie, żeby pobudzać ten tak, system. Tak, dokładnie. Nie no stop, tylko co. No i podajemy właśnie ten zakwaszacz orego, nie? Który jest zakwaszaczem i posiada jeszcze oregano, czyli taki. Tak. No, o szerokim składzie powiedzmy, dokładnie, czy bogatszy zakwaszacz niż taki przeciętny. No, w zakwaszaczy też powiedzmy uczciwie, że jest bardzo dużo na rynku. Bardzo dużo jest na rynku, ale ja go daję i w lotach, w sezonie lotowym podaję właśnie też ten zakwaszacz i no, w sezonie lotowym to są jeszcze inne preparaty, które dobre. No wszystko w miarę, no tam nie przesadzić w miarę, ale tam Spinweb się podaje, Pulmo. Na drogi oddechowe, no, są dobre rzeczy. No, także... Czyli już potem mówimy o tym okresie, kiedy będziesz trenował młode, czy trenował na młode, no i stare, czy dorosłe gołębie tak samo, No, dokładnie. Wtedy. Czyli o tym mówisz, warto pamiętać, czyli podsumujmy, przed łączeniem samców z samicami kurację Biokal plus dołączając potem SLVET. W trakcie już jak zniosły jajka je wysiadują jeszcze przed kluciem, pamiętać, żeby zastosować hydrodiarbet, aby uniknąć problemu właśnie bardzo ważne. Układu pokarmowego, a w szczególności rzęsistką. Potem już jak młode są papkowane, no to no wiadomo, trzeba dbać o dobrą karmę, może jeszcze dzisiaj też coś byś opowiedział o karmie, tak? Jaką byś chciał... A pójdziemy jeszcze do głownika. No karma jest bardzo ważna, ja też naszą polską karmę stosuję też już od kilku lat. No, może przedtem jakąś inną, ale ta się mi tu sprawdza. Właśnie w ubiegłym roku na niej leciałem i wyniki są jakie są, a w tym roku... A są też, bardzo dobre. No, a w tym roku też będę na tym, no to jest karma Godlinga, nie? Rozumiem. No, także... To jeszcze przejdziemy się do gołębika, pokażę właśnie. I potem już wiadomo, że trzeba dbać o systematyczne stosowanie oregowet 2 razy w tygodniu. Stosujesz czy częściej? Nie, 2 razy w tygodniu. Bo tam trzeba jeszcze to immuno podać, no to immuno co 2 tygodnie, to 3 tygodnie. Prowet Max trzeba podać, no wszystkiego naraz, ja mówię, wszystko w miarę, ale ten zakwaszacz orego to jest wskazane i powinno być, nie? A do karmy tradycyjnie diarowet z mykowetem, ewentualnie robisz tasowanie i koksiwet stosujesz w karmie, tak? Koksiwet stosuję, tak, ale jeżeli go stosuję, to
nie tam dzień, dwa, bo to tak się daje na karmę, dzień, dwa tego, później dzień, dwa tego. Koksywę to stosuje to minimum 8 dni, nie? Żeby to po prostu jest jakaś wtedy skutek jest, nie? Żeby na tą koksydiozę. To są oryginalne, ziołowe, tam nic nie zaszkodzi, tylko pomaga, nie? Jasne. A ten diaro mieszam z myką, nie? Bo to są w saszetkach takich i to mieszam w puszkę i to podaję. No. Karmę trzeba pewnie wcześniej przed tym zwilżyć, prawda? Bo to też no, są też, no, są też można to zwilżyć z tej firmy, jest taki też syrop, można powiedzieć taki, nie? Albo olejem omega-3, olejami. Przypomnijmy, nie można przesadzać, żeby te gołębie non-stop też nie dostawały różnych olejów. Nie. Obciąża też wątrobę, pamiętajmy. Dokładnie. Więc stosujesz czy olej, czy stosujesz jogurt, no jeszcze, czy... Jogurt, czy po prostu jeszcze... Kombiwet, wiem. Kombiwet można później, później jeszcze można propolis. Robię. No właśnie, twoja słynna moja, no, która też już... Która od lat i w tygodniu zawsze dostanę. Właśnie ten dzień, cały jeden dzień na pewno dostanę. Czasami półtora dnia i czasami dwa dni go podaję. Wtedy posypuję właśnie tym mykonocymi ziołowymi takimi preparatami dobrymi, które się sprawia. I to stosuję w lotach. Nie, że to tam teraz czy tego. Non stop to idzie, nie? I zimą, i w pierzeniu, i cały czas, nie? Powinni dostać, nie? Ale wszystko w miarę, nie? Oczywiście, no. Z umiarem. Z umiarem, aha. A to jest sztuka, aby nie przesadzić, we wszystkim. Żeby nie przedobrzyć, dokładnie. We wszystkim. Dobrze, no to w takim razie przejdziemy się za chwilę tutaj do gołębnika. Marian pokaże jeszcze, co ma do zaprezentowania. Ja też chciałbym przypomnieć hodowcom, że jeśli są zainteresowani, to każdy może w katalogu na 2017 rok przeczytać opisy preparatów, co na co działa. Jak również jest dołączony właśnie tutaj, no ja powiem, Marian przegląda. To jest taki program, który można sobie w głowniku powiesić. No ja go mam tak trochę w głowie, jak to się mówi. No właśnie, dlatego tylko wejdę ci w słowo, tylko też pokazujemy, jest to graficznie też wszystko ujęte, mamy przejrzystość. Jeśli jeszcze nie mamy tego, tak jak kolega Marian, w głowie, to tutaj jest standardowy program stosowania łączenia w parę i właśnie odchów młotków, loty krótkodystansowe czy loty młodych, potem już inny schemat stosowania czy harmonogram stosowania preparatów na loty długie czy maratony. No i okres pierzenia jesienny i tak jak mówię, jeśli ktoś tego nie ma w głowie, tak jak Marian, to może skorzystać ze standardowego tutaj schematu, a jeśli właśnie chciałby coś jeszcze domówić, bo na przykład miały nam gołębie wrócić w niedzielę z lotu, ale była zła pogoda i zostały w kabinie o dzień dłużej, zostały wypuszczone po decyzji odpowiednich osób, tak? Zostały wypuszczone w poniedziałek, to trzeba pewne rzeczy wtedy korygować. I wtedy zawsze myślę, że można i do ciebie też zadzwonić, to powiesz też, co którego dnia potem, żeby te gołębie szybko się zregenerowały i były gotowe na kolejny lot, prawda? Co będę mógł, to na pewno pomogę i zawsze znajdę tyle czasu, żeby kolegom, kto zadzwoni, powiedzieć i pomóc, nie? Co będę mógł, nie? Także ja go sobie też powieszę, czy już mam powieszone. No masz, ale masz, to też wiem, że go po swojemu trochę skorygowałeś. Ja jeszcze tam, tak? Po swojemu, znaczy nie zmieniam tam preparatów, tylko po prostu coś, czy można jeszcze łączyć. Nie trzeba, ale można, nic się nie stanie i warto czasami zerknąć, bo człowiek czasami zapomina. No po to jest, że właśnie wisi i jest przydatne, a tak jak właśnie Marian świetnie to powiedział, że jeszcze swoje takie niuanse ma zachowane i pewnie, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach i przez to zawsze jesteś o krok dalej, tak? No tam nie jakieś nadzwyczajne, ale po prostu staram się po prostu to regularnie stosować. O, może tak powiem, nie? To jest bardzo ważne, bo jak tak się skacze z kwiatka na kwiatek albo po prostu raz się da, raz się nie da, no to może nie ma tych efektów takich, nie? Po prostu to trzeba regularnie dawać, tak jak mówimy, sezon lotowy zaczyna się na pierzeniu. No jeszcze nawet przed pierzeniem. No już jak się kończą loty
Stary Gołębi, to już na drugi lat dzień się zaczynają nowy sezon lotowy, nie? Także... I Marian to świetnie właśnie ujął, że profilaktyka ma wtedy sens, kiedy jest systematycznie stosowana, no i trzeba pamiętać, że by nie rozpoczynać sezonu lotowego na miesiąc przed pierwszym lotem konkursowym, tylko zaraz po zakończeniu sezonu gołębi dorosłych. Nie zaczynamy w kwietniu czy w marcu, bo to już jest wtedy bardzo za późno. Zaczynamy we wrześniu, już w październiku, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty i tak dalej, non stop. I dziękujemy za ten przekaz, także przejdziemy za chwilę do gołębnika i tam dalsza część naszego spotkania. Jak najbardziej. O, i już przeszliśmy do gołębnika, jesteśmy w środku. Ja wiem, że już jestem monotematyczny, ale to radio to jednak musimy ściszyć, bo... Dobrze. O, już lepiej. Czyli przypomnijmy, mówiliśmy też, jak łączyć i co, o czym pamiętać podczas łączenia w pary. Marian, przypomnijmy, chce to zrobić około 14 lutego. A powiedz jeszcze, bo tak jak odwiedzam kolegów hodowców, no mają różne metody, różne techniki łączenia i poddawania samcom samic. Jak to wygląda u ciebie? No, poczekaj, tutaj tylko przepuścimy. Jak to wygląda u ciebie? Bo teraz jesteśmy tutaj, tutaj są samce, tak? Tak, jak najbardziej. To powiedz, jak ty to robisz? Jak ja to robię? Po prostu ja najpierw sobie po prostu rozpiszę. Bo rozumiem, nie robisz czegoś takiego, że wpuszczasz samce do samic i... Nie. Bo to jak słyszę, to są dziwne metody. Mają jedni takie metody, mają. Ja mam taką prostą metodę. Sprawdzam po prostu pochodzenie gołębia. Najpierw sobie w zeszycie na kartce rozpiszę wszystko. Później sprawdzam budowę, no oko, no jak to się mówi, no dużego z dużym nie paruje. No tak jak większość hodowców robi, nie? No, że po prostu dostosowuje. No i trochę na oko patrzę, a i nic więcej. I tak paruje i dopasuje po prostu. Już mam z góry zaplanowane, że ta samiczka pójdzie w to gniazdo tutaj przykładowo. Do siódemki, do ósemki pójdzie ta samica. No i łączę, właśnie wsadzam do samców te samice. No i później się tam trochę trzeba parę dni z tym pomęczyć, żeby to wszystko tak wyszło, jak hodowca chce. No właśnie, nie. Bo przepraszam, wejdę ci w słowo, bo to nie jest tak, że ty sobie upodobasz tą samicę z tym samcem i jeszcze najlepiej w tej celi i koniec i kropka, no bo no nie uwierzę w to, że na, nie wiem, 50 par wszystkie z dnia na dzień są razem, tak? No to tak nie wychodzi, no to trzeba nad tym trochę popracować, ale ogólnie w 100% to nie wyjdzie, nie wychodzi, nie? Czasami tam się po prostu coś zmieni, czy tam do innego gniazda pójdzie samica do tego, no się zmieni, ale tak w 99% tak powinno zostać i tak zostaje, nie? Rozumiem. Czyli patrzysz jednak na linię, na pochodzenie. Dokładnie. I potem myśląc już o tym młodym, który się wylęgnie, no i co z niego ma być, tak? No dokładnie, żeby to była jakaś przyszłość, bo to właśnie z tymi gołębiami się będzie się latało, nie? No już teraz mam spisane, bo już tam każdy samczyk ma po prostu już swoje gniazdo sobie objął. Także już mam spisane, jaki gołąb w którym gnieździe, jaki samczyk w którym gnieździe jest i ten. I już każdy już ma, jak to się mówi, swoją partnerkę. Rozumiem. No. A czy ją przyjmie od razu, czy trochę będzie inaczej, no to zobaczymy. No. Jak tobie zależy akurat na takim połączeniu, to muszą... No kwestia tylko czasu, tak? Przeważnie to wychodzi. To trzeba, tak, czas, to trzeba poświęcić, później stopniowo wypuszczać. Aha. Wypuszczam, ja to robię tak, że wypuszczam tutaj górę przykładowo, nie? Czy tam 5-6 gniazd, cel otwieram i wychodzą samice.
nakarmię je, się napoją, wchodzą do siebie, to z powrotem zamykam następne. Także po prostu, żeby powoli to przyzwyczaić, nie? Jasne. No. Czyli grunt to dopilnować, tak jak mówisz. Tak, no trochę czasu trzeba po prostu poświęcić, nie? Jasne. No tak, już niedługo zostało, ile to jest, 2 tygodnie, 3 tygodnie będziemy parować, nie? No tak, czas leci nieubłaganie. No, a tu już każdy samczyk już ma swoją cele opanował, nie? Jasne. A wiem już gdzie, także... Tutaj jeszcze pokażę, bo się odwracam i tutaj... Tylko dziwne, Marian, że na wysokości akurat twoich oczu, bo tutaj w tych gniazdach widzę, że masz specjalnie oklejone ściany. Aha, no nie wiem, czy to mobilizuje te gołębie. Ale ciebie mobilizuje. A jak nie gołębie, to może hodowcę mobilizuje. No wiem. Dobrze. No ale taki zawsze ma takim ładnym widokiem tam jest, to mu też jest przyjemnie tam sobie. No i ty wtedy też częściej więcej czasu spędzasz w gołębniku. No jak najbardziej. A ja to w ogóle już dużo spędzam czasu. No tak. To co, przejdziemy dalej. Teraz za chwilę będę musiał sprzątnąć, nakarmić. Okej. Okay. Dostaną coś tu. No tu są zamiczki, to wiadomo. Zamiczki. Jeszcze tutaj patrzę, masz karmę wystawioną, ostatnio tyle worków nie stało. Na tej karmilece, to jest tego godlinga. Mhm. Ten, co przed chwilą wspominałeś, tak? Tak, tu mam teraz zimówkę. Tu masz jakieś kilka rodzajów, czy jak, opowiedz? Nie, tu jest zimówka, tu jest dieta, dietę dodaję, jęczmień, mam kukurydzę, także po prostu jeszcze tu jest dieta, taka trochę mocniejsza. Razem. No to po prostu wszystko jest bardzo dobra karma. Tak jeszcze mieszam. No. Jęczmieniu dodaję, padery dodaję, jeszcze nie. No teraz. Tu jest zimowa karma. No. Ja jestem zadowolony z tej karmy. No. Tu jest wszystko w niej. A na sezon lotowy po prostu, jak może wspominałem, 5 worków tu, 5 worków tu i mieszam, nie? Mhm. Super dieta, champion i mieszam. Tu będą właśnie od środy do piątku, tu będzie od niedzieli do środy. Widzę, masz oznakowane, jedyneczka tak. I no. Zasyp dwójki. Tu jest pusto, pusto jeszcze będzie tylko odkurzone. Będzie i będzie, już za parę tygodni się kupi karmę na loty. I się zmiesza i będzie trzeba czekać, nie? No, a później tam jeszcze dodajemy słonecznik, dodajemy, jak będą cięższe loty, orzeszki, trochę konopi. No, a to już się będzie kombinować, nie? No. Jasne. No, ale na pewno jeszcze cię odwiedzimy już, jak będziesz gołębie miał młode, będziesz trenował i wtedy już też kolejny materiał. Jak będą... Omówisz, co po kolei robisz podczas treningów i lotów nie? No, ten samczyk w Gdańsku. Który? W której? Tutaj, ten pstry niebieski, tutaj u góry po lewej stronie. Tu. A, tutaj. Ten z drugie gniazdo. Jasne, widzę. No, niebieski z białym piórkiem. Był drugie miejsce zajął w standardzie. No, mieliśmy jechać do Kielc, wyszło jak wyszło. No niestety, to nie jest wiadomość dobra dla żadnego. No, od jak widać już każdy z samczych już ma swoją cele opanowaną, także z tym nie ma, wszystkie są spisane, gdzie ktoś tego i tylko jeszcze teraz na partnerki czekają, a jeszcze trochę się doczekają. Jasne. Tak to wygląda. No dobrze, to co? To będziemy lecieć dalej. No zapraszam jak najbardziej, zapraszam. To będzie gdzieś, ja wiem, te młode. 15 luty, 10 dni jajka, powiedzmy. To będzie 25. 3. No gdzieś koło
koło 15 marca gdzieś będą młode się kluły. No i po wykluciu 4 tygodnie do miesiąca się odłoży tam do gołębnika, tam gdzie należą młode, tam będą młode, nie? Jasne. No i wtedy zaczną się już treningi, nie? Wtedy już się zaczną treningi, przygotowanie ostro do sezonu, nie? Młode odstawione od rodziców i wtedy będziemy pracować nad formą. Nad formą, no. Ale powiedz jeszcze, no bo dobrze, że dzisiaj omówiłeś, co robić przed łączeniem. Natomiast tak jak koledzy hodowcy dzwonią, to o co jeszcze najczęściej pytają? Co tutaj można by było przekazać w kolejnych, powiedzmy, częściach, jak będziemy rozmawiali o przygotowaniu gołębi w różnych etapach? No przeważnie koledzy pytają, kiedy podać, co, jak podać, kiedy... Co z czym łączyć, na co właśnie uważać, nie łącząc, tak? Z czym łączyć i przed parowaniem, no pytają się w trakcie lotów, najbardziej w trakcie lotów, co podać, kiedy podać ten pulmo, kiedy podać sprintwet. Pulmo można łączyć z sprintwetem, można łączyć, można orego ten zakwaszacz łączyć też z pulmo. Nic nie zaszkodzi, nigdy tam się nic nie pogryzie, wszystko jest dobrze. I tylko jak mówię cały czas, wszystko z umiarem, nie? Dokładnie. No, nie do przesady, nie? Dobrze, Marian. I tyle, co pisze instrukcji, tak? Bo jedni myślą, że a tam 1 mm w szykawce, a dam 2 na litr wody, bo to być lepiej. Nie, właśnie robi źle dla gołębia, bo tak jak pisze, tak podać, nie? Nic Jasne. Więcej, nie? Czyli, no słuchaj, no to w takim razie jak młode się wyklują, to postaramy się jeszcze ciebie odwiedzić i na bieżąco przekażesz, słychać. No, ja myślę tak, zapraszam na w marcu. Dobrze. Nie? Już będzie inna pogoda, będzie inaczej. No. Na pewno przyjedziemy. Także dzięki za relację i do usłyszenia, do zobaczenia. No, do widzenia.